procedował o uklimatyzację. Skąd ty nakradłeś? Jakaś podpowiedź, jak wyglądają. Wyszło mi i 100 kilometrów wyszło. Ale ciekawe. Ale to będzie. Oferta jest informacja odnośnie, gdzie jest meta. W postaci zadania. To by nie było łatwe. Zrobiłem tak zadania, ponieważ jestem autorem tych zadań. Organizatorem jest Strycha, autorem jestem ja. Tylko ja znam odpowiedzi. Zrobiłem to w ten sposób, że na każde zadanie, które tam jest, można dostać 2 punkty, od 1 do 2. Zawsze jest tak, że przynajmniej połowę zadania jesteś w stanie rozwiązać. Załatwienia zdjęcia. Swoje nie sposób tam nie dają. Ale czytajcie instrukcje. No nie zawsze jest to tam nie sekret. To o tej porze się nie znamy. Takich rzeczy, Konrad. Powiem wam tak. O 17. Powiem wam tak. Nie korzystają na instrukcję. Jak Maruś? Te kartki są, tak? Z pytaniami? Według zagadki. Gdzie lecicie? Ale i tak cię lubię. Wszystko. Pokażcie, policzcie, zobaczymy, czy nam będzie to samo. Wiesz co? Najśmieszniej było z tym w parku, nie z klawiszami, nie, tylko ten gazo coś tam, nie? Ja chodziłem do technikum i nie mi się podeszli, bo to wpisałem i do domu przychodziłem i jeszcze raz myślałem. Za póki pamiętałem. No ja też póki pamiętam to przepisy. A gdzie ty idziesz? Proszę ostatnio. A myślałam, że jedzie ja. No, kartę oddawaj. Kartę oddawaj. Zgubiłam. Przypadkowo nas znalazła. A ja się uwykonę. Ja ołówem zgubiłam przy Chopina. Nie, przy tym, przy Szymanowskim. O Jezu. Napisałaś się? A ty w ogóle napisałaś coś? No, coś tam napisałam. Nie wiem, kolejność kart jest ważna. Kolejność kart jest ważna. No i to będzie pewnie punktacja. Pierwszy przyjechał.
To czekaj, a tu mam się podpisać chyba gdzieś. Ja wiem, że to jest. Tak, to fajne. Masz to. Jeszcze mają 16 minut. Ale na tym polegało. A to był błąd. Ja nie wiedziałem. To była na ale o dalszy przeczytałem. No, no, tak. A ja właśnie tam chciałem na szkole i dlatego trzeba... Widzi, to jest 1879, a Heinrich von Stefan to jest ten twórca pocztówki świątecznej, mówię, pocztowej. I uwaga, dzisiaj będę pokazywał, gdzie on mieszkał i jego dom. A uwaga, trudne czy łatwe, jeśli chodzi o klawisze. Znajomość muzyki ze szkoły podstawowej. Pół tony trzeba było liczyć. Tu chyba dwoje nawet, troje chyba nawet miało kłopoty z tym. Chodź. Brawo! Bardzo się udało i znalazło. Trzecie miejsce. A, trzecie miejsce. Jeszcze torebeczkę masz sobie na ten. Brawo. I nagroda. Gratulacje. Drugie miejsce. Franciszek Nowacki. Brawo. Bardzo się cieszę. Powiem tak, w regulaminie nie było napisane, że nie wolno korzystać z tych dobroci technologii informacyjno-komunikacyjnej. Każdy się chwytał rzeczy jak potrafi, prawda? Ja myślę, że w przyszłym roku pomyślimy może bardziej w kierunku technologii. Rodzina Kosicki! Cała rodzina! Tak, od razu widać, ma dobre telefony. To jest dla was, to jest, tak właśnie teraz, kto to jest najważniejszy w tej grupie? Moje gratulacje. To najwięcej odpowiadał. Proszę bardzo. Moje gratulacje. Chodź, Zbysiu. Stańcie wszyscy ładnie, to zrobimy zdjęcie. A Darek nie? Tylko taki prykaz. Ja patrzałem w dół. Ale kask to mogę. Nie wiesz? Ale jest tak płynie po prostu. Tak, one właśnie leciutko chodzą. Dobra, jestem zajadziona, że na moim góralu, na jakiejś... Jak juniorka! O, proszę, proszę! O, proszę! Żeby Marka nie było już. Ja to wie, czy mogę Pani prosić. Sekundę. Bardzo proszę. Pani nie chciała.